Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował w swoim wpisie na portalu społecznościowym, iż związany z Nową Lewicą Piotr Woźniak, będący kandydatem do Senatu, łamie obowiązujące w Polsce prawo wyborcze. Czy opozycja po raz kolejny nie gra według ustalonych zasad? Jawne łamanie kodeksu wyborczego i prowadzenie kampanii wyborczej na terenie urzędu gminy. Takie zarzuty wobec kandydata na senatora RP Piotra Woźniaka z Nowej Lewicy i jego ostatniej wizyty u burmistrza Tułowic stawia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Tym bardziej wprowadza Opolan w błąd, ponieważ jeżeli nie jest zarejestrowanym kandydatem, a komunikuje się jako kandydat do Senatu, no to tylko o nim wystawia negatywne świadectwo. Zachęcam postkomunistycznego kandydata lewicy, aby przestrzegał prawa i nie wykorzystywał urzędów gminy do prowadzenia kampanii wyborczej i do komunikowania tego na mediach społecznościowych. Zarzuty wiceministra stanowczo dementuje działacz Nowej Lewicy, uznając je za kolejną napaść na jego osobę. Każdy może do urzędu gminy wejść, porozmawiać, jak jest umówiony. Nie doszło do żadnej agitacji wyborczej, bo nie było żadnych ulotek, żadnego plakatu. Rozmawiałem z panem burmistrzem o tym, co mogę zrobić jako osoba, która być może znajdzie się w parlamencie w przyszłości dla gminy Tułowice. Mimo iż Piotr Woźniak nie jest jeszcze legalnie zarejestrowanym kandydatem Paktu Senackiego w wyborach do Wyższej Izby Polskiego Parlamentu, tak jego wpis na portalu społecznościowym zawiera liczne hasła, które w sposób podprogowy mogą tworzyć u internautów skojarzenia z kampanią wyborczą opozycji. Takie działania ze strony potencjalnego kandydata z listy Paktu Senackiego, jak i ich prawdziwe intencje, budzą duże wątpliwości oraz zastrzeżenia prawne. Nie można prowadzić agitacji wyborczej na terenie urzędów ani administracji rządowej, ani administracji samorządowej. Takie działania, jeżeli zostanie to potwierdzone, podlegają karze grzywny. Natomiast jeżeli szczególnie osoby, które uczestniczyły w takim wydarzeniu, czy inne osoby, które uważają, że rzeczywiście doszło do złamania tego przepisu, o którym mówię, powinny zawiadomić organy ścigania. Podczas rozmowy telefonicznej wiceminister Kowalski powiedział, że nie zamierza nigdzie zgłaszać poczynań Piotra Woźniaka. Ten z kolei zapewnił, że będzie kontynuował swoje spotkania z innymi opolskimi samorządowcami. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.